No dzień dobry kochani, słuchajcie, no niestety, ale nasze pomidorki dopadła zaraza ziemniaczana. To już jest kolejny, którego znalazłam. Wczoraj oberwałam wszystkie liście, te które mogłam, musiałam właściwie. Nie wygląda to dobrze, znaczy na razie po oberwaniu tych liści powiem wam, że już zaczynam tracić nadzieję, że kiedykolwiek uda mi się zrobić pomidory. O Jezu, kocie, uważaj. Ale to nic, bo na ogórkach też już prawdopodobnie mamy mączniaka, dobrze mówię? Pokażę wam pomidory. Pomidory są, słuchajcie, ogołocone po prostu. Oczywiście znowu dokładnie to samo, co w zeszłym roku, czyli nie było nas 3 czy tam 4 dni i wszystko diabli wzięło. Tutaj, słuchajcie, pomidory, no, owoce są, ale przed chwilą drugiego zauważyłam już niestety z objawami zarazy. Te na razie wyglądają ok. Ale słuchajcie, co ja tutaj przychodzę, to mam wrażenie, że nowe liście są porażone. O, następny, proszę bardzo. Więc obrywam od razu. Niedługo zostaną totalnie bez liści. Ja wiem, że tak nie mogę zrobić. No ale cóż. Teraz zastanawiam się, czy nie zrobię tak, że te duże pomidory, te największe, po prostu zerwę, zawinę w ręcznik papierowy i wsadzę w ciemne miejsce, żeby one spróbowały sobie dojrzeć. Bo po prostu no, strasznie mi szkoda tego, że tutaj tak to wygląda. Zobaczcie, jakie tu są pomidory piękne. Także niestety kolejny rok. Zobaczcie, jakie fajne pomidorki. No i co? I dupa. Tu, proszę bardzo, ten jakiś przedziwny w ogóle. O, a nie, myślałam, że ten już też tutaj ma jakieś objawy, ale nie. No i co zrobię? No co? No nic, no. Trudno, jak nie wyjdzie, to nie wyjdzie. Oczywiście przed wyjazdem wszystko było idealnie pięknie i nic się tu nie działo. Jeszcze je podlałam gnojówką, zanim pojechaliśmy. O, tu mam następny objaw, czyli gałązkę, łodyżkę, która się robi taka brązowa. Pokażę wam natomiast jeszcze nasze ogórki, które też niestety nie wyglądają zbyt pięknie. Wczoraj oberwałam te liście, które wyglądały kiepsko, ale niestety już następne zaczynają być w plamach. Tu zobaczcie. Także no cóż, jak szlak trafia, to wszystko. A tak się cieszyłam. Znaczy ogórków trochę zjedliśmy, nie powiem, bo tam jeszcze cały czas dojrzewają. No ale mimo wszystko szkoda. Spróbuję zrobić oprysk z czosnku. To czytałam, że może nam pomóc. Nie wiem, zobaczymy. Zjedliśmy trochę rzeczy w tym roku i mam nadzieję, że jeszcze trochę podjemy. Cukinię na przykład jedliśmy już sobie, tak podjadaliśmy. Bardzo dużo fasolki szparagowej w tym roku mamy, więc cieszę się z tego. Pomidorki koktajlowe na razie wyglądają ok. Koktajlówki wyglądają fajnie, więc powiem wam, że jeżeli tak to ma wyglądać, to będę chyba tylko koktajlowe sadziła, bo wiem, że one są odporniejsze. Przynajmniej na zarazę ziemniaczaną, podobno. Chociaż tutaj też coś widzę się dzieje z tymi liśćmi już. Oberwiemy profilaktycznie. Będę robiła opryski zaraz. No i zobaczymy, czy coś to da. Ale powiem szczerze, że straciłam już nadzieję. Straciłam nadzieję na to, że w ogóle kiedykolwiek będziemy mieli pomidory. No ale zobaczymy. Cieszę się z tego, co mamy. Mam jeszcze nadzieję, że dojrzeją nam kalafiory i brokuły. Powinny. No ale zobaczymy. Także słuchajcie, kolejny rok mam taki cudowny, że jak nie zeżarły mi sarny, to zeżarła mi coś zaraza. Ekologiczne ogrody. Nie, a tak serio wiecie, no. Jak się nie chce pryskać, to trzeba się z tym liczyć. A po co pryskać, jak pryskane dostanę w sklepie? No dobra, biorę się za oprysk zaraz. Aha, robię taką taki najprostszy, czyli najszybszy też jednocześnie, bo chciałabym to zrobić jak najszybciej. Czyli wczoraj 4 albo 5 główek czosnku zalałam 10 litrami wody. One sobie do dzisiaj stały i teraz mi się gotuje jeszcze ta woda. No i jak ostygnie, no to będę sobie tym pryskała. Jeszcze mam nadzieję, że mi papryki tutaj przynajmniej dadzą radę. Papryki wyglądają ok, ale też nie będę się cieszyła, dopóki ich nie zjemy. Wyglądają tak. Wiem, że zaraza ziemniaczana może też dopaść paprykę. Papryk jest sporo. No ale może... O, tutaj już też jakiś liść. Ale może jak zrobię oprysk w odpowiednim czasie. Tutaj zobaczcie, jak wszędzie rosną nam papryczki. No to może coś z tych papryk będzie. Zobaczymy. Już nawet nie jestem zła, słuchajcie. To jest taki etap, że po prostu stwierdziłam, trudno. Będą to będą, nie będzie to nie będzie. Idę działać. Słuchajcie, dzisiaj mija 5. dzień, odkąd zobaczyłam, że moje pomidory znowu zostały zaatakowane przez zarazę. Ale słuchajcie, chyba udało mi się trochę opanować. Pokażę wam, jak to teraz wygląda. Także napar z czosnku, wywar, nie wiem jak to nazwać właściwie, chyba zadziałał. Tak pomidorki wyglądają, są bardzo ogołocone z liści, bo w pierwszy dzień wyrwałam, znaczy obcięłam naprawdę dużo tych liści, bo jakieś 2 wiadra i codziennie jakiegoś listka czarnego znajduję. Natomiast słuchajcie, to są jakieś pojedyncze sztuki i zerwałam tylko chyba 2 pomidory, które były porażone, natomiast reszta wygląda nieźle, a co najważniejsze, zaczynają dojrzewać, więc jest nadzieja, słuchajcie. Także jak widzicie, zero chemii i mimo tego, co wszyscy mówią, udało mi się zahamować rozwój zarazy, bo na pewno nie całkowicie powstrzymać, no bo jednak pojawiają się pojedyncze jakieś tam listki czasami. O, tam jest jeden, zaraz wam pokażę. O, tu na przykład. Ja po prostu podchodzę i nawet nie zrywam całego tego pędu, tylko obrywam po prostu te liście, które są schorowane. I robię tak dlatego, że jakbym obrywała każde te wystające pędy tutaj, to te pomidory byłyby już praktycznie bez liści. A tak obrywam pojedyncze po prostu i jest ok. I widzę, że to się jakoś specjalnie dalej nie roznosi. Także ten w ogóle wygląda jakoś... O, proszę, tu jest białe pod spodem, a tu jest czarne. Znaczy czarne, no prawie czarne. Także słuchajcie, co zrobiłam? Oberwałam wszystkie liście. Zrobiłam sobie ten wywar z czosnku. 5 ząbków czosnku pocięłam, zalałam wodą 10 litrami na około 24 godziny. Później to gotowałam jeszcze przez jakieś pół godzinki. No i jak wystygło, przecedziłam i popryskałam tym pomidory. No i słuchajcie, to rzeczywiście chyba działa. Także prosty sposób, a jest szansa, że jednak pomidory zjemy w tym roku. Wyrzuciłam tylko 3 sztuki takich małych, które były zarażone. Natomiast reszta rośnie. Jeszcze zerwałam kilka na próbę, ponieważ bardzo się bałam, że nie zjemy jednak żadnego pomidora. To pomyślałam, że skoro mam stracić te pomidory, to stwierdziłam, że zerwę kilka takich już dużych, zielonych i zawinę je w ręczniki papierowe, dam pod ścierkę, schowam w ciemne miejsce. No i zobaczymy, jak dojrzeją, to dojrzeją, jak nie, no to trudno. Natomiast widzę, że dojrzewają w szklarni, więc jeszcze się nie cieszę, ale widzę, że jest nadzieja i być może udało mi się uratować pomidory przed zarazą ziemniaczaną. Natomiast jeżeli chodzi o ogórki, no nie wyglądają zbyt pięknie, ale cały czas owocują. Zobaczcie, to jest z tego, co się doczytałam, mączniak rzekomy. Tam liście. No i codziennie podchodzę, wczoraj nie obrywałam, dzisiaj muszę oberwać znowu. Natomiast no, te, co wychodzą nowe, są ładne. Tu zobaczcie, cały czas rosną ogórki. Przed chwilą zebrałam 5 sztuk takich już dojrzałych. O, tam nawet jeszcze jeden rośnie. Natomiast no te suchary... O, tu jest jeszcze jeden, proszę bardzo. Mogę już go zerwać. Natomiast, wiecie, one cały czas mają owoce, cały czas mają kwiaty, więc ja po prostu obrywam te liście. No i co, jak będą ogóry, to będą. Trochę już zjedliśmy tych ogórków, więc się jakoś specjalnie tym nie martwię. Tu jest jeszcze jeden taki grubas. No, dzień dobry kochani, witam was ponownie. To jest już 3. dogranie. I słuchajcie, chyba mi się udało, może niekoniecznie zwalczyć, ale w ogromnym stopniu zahamować zarazę ziemniaczaną. Jestem w ogóle w szoku, bo w zeszłym roku wszystkie pomidory nam padły. Natomiast w tym roku, słuchajcie, patrzcie na to. Pomidory żyją. Co prawda są ogołocone bardzo z liści, ale zobaczcie, dojrzewają. Także będziemy jedli tam i tu. Tam zobaczcie, ile jest bawolich serc. I tu są następne. Także słuchajcie, oczywiście to nie jest tak, że nie ma już zarazy, bo ja tutaj bardzo uważnie codziennie wchodzę, 2 razy dziennie, sprawdzam każdego listka. Natomiast jest coraz lepiej, bo z dnia na dzień zrywam tych listków porażonych coraz mniej. Wczoraj wieczorem zerwałam chyba 2. Także naprawdę jestem mega, mega szczęśliwa, że się udało. Oprócz listków przez już 1,5 tygodnia, odkąd zaczęłam walkę, zerwałam tylko w sumie 3 pomidorki, takie, które były porażone, ale to było na samym początku i jednego zerwałam dzisiaj. Natomiast dzisiaj rano nie zerwałam ani jednego listka, więc teraz te pomidory, które już się czerwienieją, zrywam i robię po prostu na wszelki wypadek tak, żeby one sobie dojrzewały w domu. Te pomidory, które zerwałam zielone całkiem, też nam dojrzewają. Także super, bo bałam się, że nic z nich nie będzie, ale te duże, bo nie wiem, jak będzie z tymi mniejszymi, które ja zerwałam z jednego krzaka, którego całego wyrzuciłam. Te pomidory były ładne, więc stwierdziłam, że je zostawię, natomiast one były malutkie. Ale te większe, które zerwałam z innego krzaka, właśnie po to, żeby ich nie stracić, pięknie nam zaczęły dojrzewać. Także słuchajcie, no jaram się jak dzik, bo w życiu nie pomyślałabym, że będę w stanie zwalczyć zarazę ziemniaczaną w tak prosty sposób. Oczywiście nie gwarantuję nic, że wszystkim się to uda. Natomiast jeszcze tak w skrócie, co robiłam, no to tak, pierwsze co, jak zobaczyłam pierwsze objawy, zerwałam bardzo dużą ilość liści, bo wyrzuciłam chyba 3 wiadra liści i w tym były 2 pomidorki, takie maleńkie bardzo jeszcze. Później przez tydzień w ogóle nie podlewałam pomidorów, żeby tu je mocno przesuszyć i zrobiłam oprysk z czosnku, robiłam go już 2 razy przez te 1,5 tygodnia i dopiero raz je podlałam, także nie będę ich podlewała tak często. Myślę, że będę je podlewała w zależności od pogody, bo też były 2 takie chłodniejsze dni, padał deszcz, raz jak była bardzo mocna burza, to stwierdziłam, że jednak zamknę tą szklarnię na noc, ale myślę, że nie było takiej potrzeby tak naprawdę, także w sumie raczej nie będę jej zamykała, tak jak robiłam do tej pory. No i to tyle. I to cała walka moja, słuchajcie, i minęło 1,5 tygodnia, a my mamy pierwsze pomidory do jedzenia. Także zaraz zrywam i idę jeść, żeby spróbować. Mam nadzieję, że jest to sposób, który rzeczywiście działa, który pomaga mi zahamować zarazę. O, tutaj na przykład, zobaczcie, to jest pierwszy listek, który zobaczyłam dzisiaj. Ojej, zerwałam całe. Tak lekko porażony. O, nie wiem, czy widać. Natomiast to jest jedyny, jaki znalazłam dzisiaj. Nie widziałam wcześniej żadnego. Więc słuchajcie, jeżeli zahamowanie polega na tym, że ja codziennie przychodzę tu i zrywam 1–2 listki, a pomidory nam dojrzewają, to myślę, że mogę stwierdzić, że pokonałam zarazę ziemniaczaną. Oczywiście w taki sposób, że mimo tego, że ona gdzieś tutaj krąży w powietrzu, to będziemy mogli zjeść pomidory. Także strasznie się cieszę. Zrobiłam to całkowicie naturalnie, tylko za pomocą czosnku i kontroli codziennej, 2 razy dziennie. Także jaram się jak dzik. Natomiast z ogórkami jest gorzej. Pokażę wam jeszcze na końcu ogórki. Zobaczcie, jakie ogołocone. Ale co ciekawe, one cały czas rosną i dojrzewają. I ja je cały czas zbieram i zjadamy. Więc zobaczcie, tutaj na przykład te górne liście już są ładniejsze. No te dolne cały czas regularnie obrywam. Natomiast zobaczcie, one cały czas kwitną. Cały czas, to są już nowe ogóreczki tutaj, jak widzicie. Więc ja po prostu tak sobie będę zrywała te liście. No i będę jadła te ogórasy. No, będziemy jedli wszyscy. No tam z tamtym jest trochę gorzej, bo tamte już takie maleńkie są w ogóle. One nam słabo rosły od początku, przez to, że tam jest ta glina. Nie dawałam tam żadnego dodatkowego podłoża, a te są w kompoście, więc no jest różnica tak a propos, zobaczcie. Te. Także no cóż, no to z ogórkami jest tak, jak jest. Najbardziej jaram się tym, że mamy pomidory. Nieważne, czy są to pomidory, czy są to ogórki, zawsze warto spróbować najpierw jakichś ekologicznych sposobów. Nawet jeżeli w jednym roku coś nam nie wyjdzie przez to, to myślę, że i tak warto dać szansę tym naturalnym sposobom, bo tak jak cały czas powtarzam, bez sensu jest jedzenie pryskanych chemicznie sztucznymi nawozami, tutaj chciałam sprostować znowu, warzyw, które potem macie zjadać, bo dokładnie taki sam syf możecie kupić w sklepach. Więc jak widzicie, warto próbować. Udało mi się najpierw uzupełnić właściwie chyba niedobory, z tego co wywnioskowałam, że to jednak chodziło o niedobory w pomidorach. Mimo tego, że wszyscy mówili, że mam pryskać pomidory, ja tego nie zrobiłam. Znaczy pryskać, wiecie, sztucznymi nawozami. Ja tego, jak wiecie, nie zrobiłam. Natomiast później, jak pojawiła się zaraza ziemniaczana, to na jakie forum, czy grupę, czy film, gdzie by się nie weszło, to wszędzie wszyscy mówią, że właściwie to jest nie do uratowania i że bez silnej chemii to w ogóle nie ma szans. Bez silnych oprysków sztucznych. Jak widać, mi się udało. Także słuchajcie, no jaram się jak głupia. Idę zjeść pierwszego pomidora. Mam nadzieję, że będzie dobry. Trzymajcie się i się nie poddawajcie. Pa, pa! A oto zabraliśmy pierwszego pomidora. Moja żona zabrała pierwszego pomidora ze szklarni. Jest to pomidor reprezentacyjny. Pomidor do prezentacji. Pyta się, czy ktoś chce zobaczyć, jak pachną moje pomidory. Kiedy ta osoba pyta, że tak. I tu bierzesz takiego pomidorka i on jest taki wymodelowany pod nos.